Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam to gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mamy wiadomości na 11 sierpnia 2021. Mamy troszeczkę wiadomości, mieliśmy największy hack w DeFi, jeżeli to oczywiście dojdzie do skutku. Będziemy sobie o tym rozmawiać na samym końcu. bo Jest tutaj bardzo dużo wiadomości, których nie znajdziecie w mainstreamowych mediach, gdzie połączymy te wszystkie. Można powiedzieć, niezależne researche z Twittera, które tutaj dochodziły swego również, co zostało zablokowane, co nie. Jeżeli to by była prawda, to te liczby, które tutaj widzimy, to jest około na Ethereum 273 miliony, Binance Smart Chain 253, a na Poligonie 85 milionów. W tym ostatnim ataku na Poli Network. Już tutaj są różne statystyki, które mówią nam o tych 600 tysiącach, nie, milionach dolarów, przepraszam, nie było nawet 600 tysięcy, więc 600 milionów dolarów około i do tego wrócimy troszeczkę później. Na sam koniec powiedzmy, bo połączymy sobie te wszystkie tutaj wiadomości, DeFi, wolność, powiemy też o drugiej stronie płotu, o tej hipokryzji, w momencie, kiedy krzyczymy wolność z jednej strony, a z drugiej strony wołamy o właśnie prawo w momencie kiedy takie haki się dzieją, ale do tego sobie wrócimy. Mamy też potwierdzenie wiadomości o tym, że no tutaj Lionel Messi będzie zarabiał w Paris Saint Germain i to jest już potwierdzona wiadomość, około miliona funtów tygodniowo. To jest jakieś, no nie wiem, ile teraz funt do dolara dokładnie stoi, ale no więcej niż bańka, a można powiedzieć, że chyba wyjdzie to jakieś 5 milionów dolarów miesięcznie, około, plus minus, tak strzelam gdzie Messi już będzie. Także, także sprawdźmy sobie parę Saint Germain token, czy nadal idzie tutaj w górę, czy to jest tylko buy the rumor, sell the news, czyli kupujemy ploty, sprzedajemy na faktach. Zobaczmy od kiedy w ostatnich 7 dniach, 24 godziny. No jeżeli byśmy tutaj byli od godziny gdzieś 13, a faktycznie gdzieś te wiadomości wychodziły w tym czasie. Także tutaj w tych tokenach sportowych nadal jesteśmy w tej takiej, przynajmniej do tej pory, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało za chwilę, bo maksymalna cena tego tokena prawie dochodzi do all time high po tych właśnie wiadomościach, więc w ostatnich ilu, powiedzmy, 7 dniach można było zarobić 100% na, powiedzmy, Takim tylko i wyłącznie zdarzeniu, gdzie mieliśmy ploty, a teraz zobaczymy, czy na faktach będą sprzedawali wszyscy, bo już po prostu no, nudno się robi, tak? Na tej zasadzie tutaj też większość tych rzeczy polega. Spekulacja, niekoniecznie inna rzecz, więc to jest też rzecz, którą warto zauważyć. No i jeszcze mamy Rajana Toda, który mówi o tym, że mamy flipping na Coinbase. Chodzi tutaj o wolumeny tradingowe na Ethereum przewyższają już te na Bitcoinie, jeżeli chodzi o drugi kwartał 2021, czyli mamy teraz większe zainteresowanie tu na Coinbase po prostu procentowo w wolumenie na Ethereum. Zobaczcie, 26 do 30, 24. Czy to jest w tym wypadku początek jakiejś zmiany Tutaj dominacji bitcoina, tylko i wyłącznie na wolumenach, na nawet czy innych rzeczach, bo wiele osób przypisuje, można powiedzieć, taki scenariusz zdarzeń, że może się wydarzyć w niedalekiej przyszłości lub dalekiej pytanie, kiedy Ethereum wyprzedzi w kapitalizacji nawet bitcoina. I tutaj mamy pierwszy zaczątek, zalążek jakiejś zmiany tutaj na Coinbase. I to jest początek, będziemy obserwować, co dzieje się. Dalej, wcześniej widzimy, że Bitcoin w kwartale pierwszym 2021 miał 39, tu było tylko 21, także większe zainteresowanie może jest to związane z tym hardworkiem ostatnim i, i stakingiem i Ethereum 2.0. Będziemy obserwować też tą zależność. Przejdźmy też na Coincake u. zobaczmy, jak sobie poradziły krypto. Bitcoin 45 631, czyli ziewamy, bo te 46 000, a nawet. 48 do 50, o których mówiliśmy wczoraj, nie zostało jeszcze zagrożone, także tu w tym wypadku na razie jest ziew natury. Ale jeżeli spojrzymy sobie na inne krypto, to gdy Bitcoin ziewa swoją akcją cenową, no to tu już widzimy zupełnie inne, no, na pewno lepsze wiadomości. Więc Akcji Infinity prawie 40% w górę. Coin 22% Terra. 19,2, projekty, które sobie nie poradziły, to jest Qund, minus 2,3, Bitcoin Cash, ABC, minus 1,9 i Monero, minus 1,1, a tak to mam tutaj stablecoiny, więc spokojnie widzimy, że tutaj nie za wiele się dzieje, ludzie wychodzą po prostu przy takim, e, można powiedzieć, ziewaniu ruchu cenowego Bitcoina na inne alty, gdzie no... Wtedy widzimy, są dużo, dużo lepsze wyniki. Co niektórych. Zobaczmy, jak to się kształtuje w dwóch cyfrówkach. No, nadal jest to tylko pierwszych, może, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 projektów, które mają dwucyfrowe wzrosty w ostatnich 24 godzinach. Potem mamy już no, ochłodzenie tych wzrostów i będziemy tutaj też obserwować, oczywiście, to jak będzie wyglądać ten alt sezon. W momencie, kiedy Rynek, czy cena Bitcoina jest nudna, przynajmniej w ostatnich paru dniach. YouTube mówi nam o tym, o czym mówiliśmy już o CryptoCrew wcześniej. Jeżeli ktoś obejrzał ostatni odcinek, wie, że Bitcoin przekracza dwustudniową średnią kreszącą i sygnalizuje początek możliwego odwrócenia trendu, czy nawet zwyżkowego trendu, więc jest przekroczona ta cena dwustudniowej nadal będziemy potrzebować jeszcze złoty krzyż. Jeżeli obejrzeliście audycję, gdzieś tam hmm, można powiedzieć projekcja jest w drugiej połowie sierpnia. Jeżeli mielibyśmy tutaj nadal wzrost na Bitcoinie, wtedy byśmy mogli mieć złoty krzyż, który wyrwałby nas wtedy powiedzmy z Bessy. Niektórzy nie wierzą, że jesteśmy w Bessie, ale jeżeli słuchamy niektórych analityków technicznych, oni powtarzają. Bessa to jest wejście w Crossa i poniżej dwustudniowej średniej krzyżącej. Tu Pierwszy z czynników zostaje odwrócony. Pytanie, czy drugi również. Bitcoin Magazine mówi o tym, że Venmo pozwala użytkownikom konwertować zwrot gotówki na Bitcoina za darmo. CNBC poinformowało, że popularna aplikacja płatnicza Venmo uruchomiła we wtorek funkcję karty kredytowej, aby umożliwić użytkownikom konwersję nagród cashback na Bitcoiny bez opłat transakcyjnych. Chociaż nie jest to właściwy system nagród Bitcoina, Venmo zapewnia zainteresowanym użytkownikom opcję automatycznego wykonania zlecenia kupna po otrzymaniu zwrotu gotówki na ich kontach. Nie ma jednak oznak dodania opłaty wypłaty Bitcoinów do aplikacji. Nowa funkcja nie polega na zwracaniu Bitcoinów, ale daje użytkownikom alternatywę dla regularnych zakupów. Venmo pobiera od swoich użytkowników co najmniej 50 centów za zakupy bitcoinu poniżej 25 dolarów i 2,3% opłaty od dwóch a bardziej 25 do 100 dolarów. Więc aplikacja płatnicza pobiera opłatę w wysokości 2% za transakcję od 100 do 200 dolarów i 1,8 dla zamówienia od 200 do 1000 i 1,5% dla wszystkich powyżej 1000 dolarów. Ale zamiana cashbacku na Bitcoina lub inne krypto będzie bezpłatna. Lotuj jest zgodny z szerszą strategią Paypala, chociaż niektórzy mówią, że no nie jest to... Taka rewolucja, jaką by tutaj użytkownicy Bitcoina chcieli, teraz pytanie, którzy ci, którzy są za dużymi blokami, jak to wyglądało jeszcze wcześniej, czy ci, którzy wierzą w skalowalność drugiej warstwy, bo ci pierwszy głoszą, że no. Venmo i PayPal wprowadzają użytkowników do Bitcoina, ale nie do sieci Bitcoin. Wiele traci na suwerenności i decentralizacji, dwóch głównych filarach systemu peer-to-peer, -peer, odmawiając indywidualnej suwerenności swoim użytkownikom, a obie firmy wpływają na dwa wyniki, które wzajemnie się znoszą. No i tutaj właśnie będzie zawsze to hmm, pytanie, czy to jest dobra droga dla Bitcoina, że mamy, tak jak w przypadku giełd, my dajemy dostęp, mamy już hasła zewnętrzne, cokolwiek, i tak jak w przypadku Venmo i PayPal, tam kupujemy u nich, tam przechowujemy, tam dostajemy zwrot, a niekoniecznie na sieci w Bitcoinach za każdą transakcję z powrotem. Tylko w jakimś tam substytucie. tak? Wtedy to jest IOU zamiast rzeczywistych BTC. I to będzie się ten temat tutaj przewalał przez kolejne pewnie lata, ale widzimy w jaki sposób jest skonstruowany tutaj BTC. No i właśnie takie aplikacje pomagają Pytanie, co z decentralizacją właśnie takich warstw? Bitcoinist przedstawia nam informacje, dane on-chain, które pokazują, że odpływy rezerw Bitcoina, czyli wypłaty, można powiedzieć, jest, są tutaj na poziomie sprzed najwyższego poziomu BTC all-time high. Wartości te są porównywalne z wartościami z listopada 2020 roku. Więc bardzo prosto to można sobie zobrazować, jeżeli jesteśmy poniżej. Tej głównej linii 0, no to wtedy ludzie po prostu nie do końca płacają te bitcoiny na giełdy, tylko je wypłacają, wyciągają. Tutaj, zobaczcie, kiedy to się zaczęło, te wpłaty, w kwietniu 2021 roku i wyszliśmy na plus. Wtedy spadliśmy 60 tysięcy praktycznie na 30. Wiadomo, że po coinbase IPO cena akcji również spadła i jakby mieli nosa dokładnie co do jednego dnia, kiedy miało być all time high na Coinbase wyjście na, na giełdę, a tu widzimy, że ten wykres też to uwidocznił. Wtedy nagle ludzie zaczęli przesyłać bitcoiny na giełdę, a teraz jesteśmy w tym momencie. Pytanie, czy to jest końcówka tego momentu, że nagle dojdziemy tutaj do tych dolnych granic chwilę później, gdy osiągniemy ile? 60, 100 tysięcy, czy Będziemy powiedzmy ewentualnie jeszcze spadać po nieprzekroczeniu tych 46 tysięcy, i znowuż będziemy tutaj w tym. Oby nie, i oby to był 2013 rok. Tego wszystkim życzę, i żebyśmy po prostu powrócili do tego podwójnego szczytu z tamtego okresu. Ostatnio mamy sezon CAR. W tym momencie mamy BitMEXA, który też ma tutaj ugodę z CFTC. Vincent za 100 milionów dolarów, ale nadal trwają sprawy karne przeciwko byłym dyrektorom, więc to jest jedna rzecz. Chodzi tutaj o karę. Na podstawie tutaj zgody z Bitmaxem. nie może oferować produktów pochodnych w Stanach Zjednoczonych ani obsługiwać instrumentu swapowego bez uprzedniej zgody z CFTC. Więc amerykańskie organy regulacyjne początkowo ogłosiły pozwy przeciwko BitMEX i jego zespołowi wykonawczemu. Chodzi tutaj o takie osoby jak Arthur Hayes. Benowi Delo i Samulowi, Ridowi. Sprawy te nadal trwają, niezależnie od tej kary, po prostu, tak? Więc tutaj będziemy dalej obserwować tą stronę również. A w tym wypadku mamy no, załagodzenie sprawy i zobaczymy, czym, z czym to się wiąże. No wiemy na pewno, że z zaostrzeniem aml i KYC, na pewno w Stanach Zjednoczonych. telegraf wychodzi z wiadomością, że jeden bitcoin. Kupi nam dzisiaj około 600 gram, czyli 0,6 kg złota. A dziesięcioletnie zwroty stają się ujemne. Dlaczego? Bo w 2011 roku mogliśmy kupić złoto z ceną o 3,7% wyższą niż teraz, więc to był zły tydzień dla złota i jego inwestorów. Gwałtowny spadek w poniedziałek utrwalił straty, które charakteryzowały znaczną część 2021. Począwszy od roku na poziomie 1941 na samym początku, spadł do 1729. No i teraz widzimy, że strata od początku roku jest na poziomie 10,9%. Pojedynczy bitcoin jest teraz wart 21 uncji złota. No i widzimy, że tu, jeżeli byśmy zainwestowali w BTC mielibyśmy na pewno lepsze wyniki niż złoto. No i pytanie, co z tym zrobi Peter Schiff, którym jest wiadomo, Najważniejszą, chyba osobą, a bardziej taką, najbardziej influencyjną, jeżeli chodzi o, o złoto, pewnie papierowe bardziej niż, niż to wiecie, w kruszcu, ale no i tak niesławny sceptyk Bitcoina, obwiniając wydajne złota na czynniki makro, utrzymywał, że pomimo całego swojego sukcesu, Bitcoin nigdy nie mógłby mu dorównać. Złoto spada, ponieważ inwestorzy błędnie myślą, że Fed skutecznie zwalczy inflację, tak to tłumaczy, poprzez zmniejszenie ilościowego luzowania, czyli do druku i podniesienie stóp procentowych. Bitcoin nie handluje jak złoto, ponieważ nie jest cyfrowym złotem. No nie jest, wiemy, bo w 10 lat no Bitcoin nie jest w tej samej cenie co jeszcze 10 lat temu minus 3,7%. Racja. Tu się zgadzamy z panem Peterem Schiffem. Zayway Krypto mówi nam o Cardano i dlaczego cena powinna wzrastać w momencie, kiedy będziemy mieć sukces w końcu we wdrożeniu smart kontraktów po tym teście, który się teraz właśnie dzieje na, na, na testowym blockchainie. Więc analitycy spekulowali w przyszłości, że w przyszłym roku cena ADA może się podwoić, jeśli wprowadzenie inteligentnych kontraktów szybko wzrośnie. Ponadto w lipcu 2020 roku Hoskinson obiecał, że Cardano może mieć tysiące aplikacji DAB. Działających w swoim ekosystemie do końca 2021. Jak dotąd zespół IOH był w stanie dostarczyć różne obiecane aktualizacje, jak przedstawiono w planie działania Cardano. Przynajmniej no tak by się wydawało. Deweloperzy DAB korzystający z Ethereum w przeszłości przenieśli się do innych łańcuchów bloków, w tym Smart Chain, Binance. A wejście inteligentnego kontaktu Cardano i jego obiecana zdolność do połączenia standardu Tokena RC20 może wywołać falę migracji z Ethereum do Cardano. Więc, jeżeli to miałoby okazać się sukcesem, wtedy będziemy tutaj na pewno o tych wiadomościach mówić. Ale na razie cały czas mówimy o sun. Wkrótce, za chwilę, tylko po teście. Więc, jeżeli już będzie ta informacja, wtedy tak tutaj zauważają, że na tym newsie, a nie na spekulacji tego newsu, będzie można zarobić więcej no, po wprowadzeniu tych inteligentnych kontraktów na Cardano. Mamy też wzrosty Dogecoina i Shiba, czyli Shiba Inu, 55% w ciągu ostatnich trzech tygodni. Monety memów z motywem psów zapaliły się na początku roku, to już wiem, oczywiście nie musimy tego mówić, ale tutaj chodzi o tą, można powiedzieć, memową sferę krypto, bardziej spekulacyjną, ja bym powiedział w 95% spekulacyjną, to co widzimy ostatnio się dzieje. Więc widzimy Shiba Inu faktycznie świetnie sobie radzą i robią te profity w, w ciągu kilku tygodni, ale to nie są takie wzrosty jakie były jeszcze wcześniej, wiemy po 100-200% w parę dni, więc no, mamy pewne ochłodzenie tutaj, przynajmniej nawet w tych memowych altcoinach. Analitycy przewidują wzrost o 32% dla akcji Coinbase, po czym... Po tym jak mają ogłosić wyniki za drugi kwartał 2021 roku przed zamknięciem notowań we wtorek, czyli dowiemy się tego z kolejnych wiadomości zapewne, jakie były to właśnie notowania. Ale zgodnie z konsensowymi danymi Bloomberga, giełda ma osiągnąć przychód 1,8 miliarda dolarów, a skorygowany zysk na akcję ma wynieść 2,48 dolara przy tych wzrostach. Warto zauważyć, że niedawna zmienność na rynku krypto wydaje się znacząco wpływać na akcję Coinbase. Podobnie jak inne firmy sektora krypto postęp Coinbase spowolnił ze względu na spadek ceny Bitcoina. To no, mieliśmy wcześniej i co do Joty praktycznie wiedzieli, kiedy wyjść na all time high. No i od tego czasu mieliśmy spadek również samej akcji Coinbase. Zobaczmy, akcje są notowane poniżej 300 dolarów. A spekulują, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy, 14 analityków z Wall Street spodziewa się, że Coinbase zyska co najmniej 32% przy średniej cenie docelowej 357 dolarów. W rezultacie, 11 analityków uważa, że warto kupić akcję Coinbase. Z 11 na 12, tak? Nie, z 11 na 14 analityków uważa, że warto. No, będzie to na pewno skorelowane z ceną. Bitcoina, tak jak MicroStrategy. Bank of Jamaica planuje wyemitować łącznie 1,5 miliona dolarów CBDC instytucjom i autoryzowanym dostawcom usług płatniczych w ramach pilotażu, który zakończy się w grudniu tego roku. Jamaica agresywnie rozwija się z krewą cyfrową walutą banku centralnego. Tutaj widzicie, nie chodzi o krypto, tylko o, no, scentralizowany pieniądz, chciałbym powiedzieć, pieniądz, ale, no, Tutaj w tym kierunku Jamaika będzie jedną z pierwszych, które będą po teście, można powiedzieć. A minister Clark zauważył, że rząd Jamaiki odnotował szybki postęp w rozwoju projektu waluty cyfrowej tego kraju. Podkreślam, że jego kluczową rolę w tworzeniu gospodarki cyfrowej na wyspie no ma właśnie to CBDC. W ogłoszeniu zauważono, że jamańska CBDC ma na celu zapewnienie użytkownikom szeregu korzyści, zobaczmy jakich, łatwiejszego dostępu do skutecznych i bezpiecznych płatności, a dla instytucji przyjmujących depozyty i samego BOJ CBDC jest okazją do usprawnienia procesów i kosztów zarządzania gotówką, dodał bank centralny. Oby to było na skalowalnym systemie i żeby to się nie zawieszało jak... Podczas świąt na przykład czasami mamy problemy nawet z wizą Mastercard. Wiecie, jak to jest. W piątki najczęściej słyszałem kiedyś z jakąś sprzedawczynią, rozmawiałem w piątki i w jakieś święta. To czasami czekać trzeba nawet 30 sekund na potwierdzenie. To są rzadkie przypadki, ale wyobraźcie sobie takich. 20 biwakujących gdzieś tam nad morzem, którzy chcą kupić coś szybko, a tu 30 sekund trzeba dodać na taką każdą osobę. Więc miejmy nadzieję, że w tym wypadku będzie to dużo lepiej rozwiązane. Senat jednak przegłosował ustawę o infrastrukturze antykrypto, więc najnowszy tekst ustawy o infrastrukturze nałożyłby na brokerów kryptowalut rygorystyczna, bo nakłada już zasady raportowania podatkowego, które mogłyby obejmować górników proof of work i weryfikatorów, nawet proof of stake, więc Senat uchwali ustawę o infrastrukturze większością 69 do 30. Projekt ustawy nie zawiera poprawek do problematycznych przepisów zmuszających brokerów kryptowalutowych do wypełnienia procedur KYC i przestrzegania ścisłych zasad sprawozdawczości podatkowej. Chociaż Senat uchwalił ustawę, wciąż jest nadzieja dla sektora kryptograficznego, ponieważ Izba Reprezentantów musi jeszcze głosować nad ustawą dalej. Ale widzimy, że to, czego się najbardziej obawialiśmy, zostało wprowadzone. Tak? Czyli na Pewnej fazie, jeszcze będziemy czekać za potwierdzeniem. No i to jest takie ciekawe. Pamiętacie, jak mówiłem 2-4 miesiące temu o połączeniu tego, co się dzieje w Chinach: Iran, jeszcze dodałem do tego Kanadę i Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone zaczęły robić po, pokrótce to, co się działo w Chinach. Jeszcze nie wyprosili oczywiście nikogo, jeżeli chodzi o kopalnie, ale ta sama narracja. Wyciągamy się tutaj z tego krypto przynajmniej tutaj chodzi o podatkowe sprawy, no jedną z kluczowych kwestii związanych z rachunkiem jest definicja brokerów krypto. To już omawialiśmy wcześniej, więc nie musimy tego poprawiać. A brak zmian do kryptograficznych przepisów ustawy infrastruktury zostały uwzględnione. Więc w dzisiejszym głosowaniu projekt uzyskał aprobatę czyli już wczorajszego Senatu. A Jerry Brito, dyrektor wykonawczy grupy lobbyingowej Crypto Coin Center, wezwał społeczność kryptograficzną, aby się nie poddawała i przedstawiła kolejne możliwe kroki w celu walki z poprawką po wczorajszym odrzuceniu poprawki do ustawy, zaczynając od głosowania Izby Reprezentantów nad ustawą. Więc na razie zero dla krypto. I jeden dla regulacji, czyli regulacje na razie wygrywają w Stanach. Na pewno nie jest ten mecz zakończony, bo jeszcze szykamy. Za, tak jak tutaj mówiliśmy, Izbą Reprezentantów. to Bitcoin może osiągnąć 100 tysięcy dolarów do końca 2021. Tom Lee z FanStrat o tym mówi. Thomas Lee, partner zaczącający z FanStrat Global Advisors, wierzy, że Bitcoin i sam rynek wzrosną, gdy wariant Delta COVID-19 <grytanie> przekroczy swój szczyt. No i wtedy oczekuje się, że do końca tego roku główny handel kryptowalutami wyniesie około, czyli cena za BTC wyniesie w granicach 100. Tysięcy dolarów. Tom Lee, który też zrobił swój research na temat BSV, niewiele osób wie na ten temat, ale warto śledzić również to, co robi sam Tom Lee i Fanstrat, jakie projekty są w ich ewentualnie przewidywaniach. Także Delta Variant spowoduje, że Bitcoin będzie w granicach 100 tysięcy dolarów jeszcze do końca tego roku. Tron tworzy 300 milionów dolarów funduszu na inwestycje w przestrzeni GameFi, czyli GameFi to proces wykorzystywania zainteresowania graczy mechanizmami pieniężnymi play-to-profit w różnych działaniach. Fundusz o wartości 300 milionów dolarów pomoże firmie Tron w promowaniu wdrażania technologii blockchain i umożliwi programistom tworzenie projektów GameFi oraz tworzenie społeczności treści i rozrywki właśnie w tym samym ekosystemie. Sektor krypto i blockchain w branży gier przeżywa znaczny wzrost, ponieważ 24 firmy w przestrzeni kryptograficznej zainwestowały 476 milionów dolarów w pierwszej połowie 2021, czyli GameFi to może być takie DeFi, e, hype'u e, może końcówki tego roku, jeżeli nadal będziemy tutaj nieźle wyglądać pod względem prowzrostowym. Bing Krypto, SEC nie opuszcza i nie, można powiedzieć, broni się w tym wypadku, tylko atakuje Ripple, w jaki sposób prosi o komunikację z, ze Slaka, czyli z komunikatora. SEC uważa, że niektóre wiadomości ze Slaka dostarczyły krytycznie ważnych informacji. Sprawa pomiędzy Ripoli i SEC jest obecnie jedną z najbardziej głośnych i intensywnych spraw w przestrzeni kryptowalut. Więc tu em, mamy prawie sierpowy od Sek, Chcą całą historię ze, ze Slaka, jak tam z inwestorami rozmawiali wcześniej, co obiecywali, a czego nie. Co jest ciekawe, na początku tej sprawy firma Ripple zgodziła się na udostępnienie tego slaka, a teraz w ostatnich dniach yy, niedokładnie chciałaby tutaj podążać za wcześniejszymi obietnicami. Nagle odmawia tego z powodu błędów Ripple w gromadzeniu tych danych. Sek zwracał również uwagę na inny interesujący fakt. Około miesiąc po początkowym stworzeniu wiadomości Ripple przyznał, że pominął ogromną ilość danych ze slaka, a ten błąd przetwarzania danych doprowadził do dostarczenia tylko niewielkiej części. Więc poczekamy, będziemy dalej obserwować, co im dostarczą i dlaczego też nie mogą, jaki techniczny błąd się pojawił. Amerykański gigant kinowy o nazwie AMC, czyli kina, jeżeli się wybierzemy tam w 2022 roku, będą akceptować BTC. Zabilety do kina w odpowiedzi na zapotrzebowania klientów. Przemawiając podczas poniedziałkowej telekonferencji na temat wyników firmy za drugi kwartał ogłoszony wcześniej tego samego dnia, prezes i dyrektor generalny AMC Adam Aaron ujawnił, że sieć kin zamierza przygotować infrastrukturę do przyjmowania płatności BTC za bilety do kina online do końca 2021. Wraz z przyjęciem płatności BTC AMC ogłosiła również plany otwarcia w tym roku kilkunastu lokalizacji w Stanach Zjednoczonych, Europie i na Bliskim Wschodzie. Więc za BTC pójdziemy do kina. Właśnie tam. Blockworks mówi o tym, że hakerzy wykradli ponad 600 milionów dolarów. Największy w historii DeFi protokół interoperacyjności Poly Network został sakowany i skradziono ponad 600 milionów dolarów w ramach największego zdecentralizowanego naruszenia bezpieczeństwa finansów w historii. Rynek pozostaje stabilny pomimo. Tych doniesień, także to jest na pewno pozytywna wiadomość. Hakerzy wykorzystali Poli Network na giełdach DeFi, Polygon, Ethereum i Binance Smart Chain, a skradzione aktywa obejmują 253 miliony dolarów w tokenach Binance Smart Chain, 266 w Ethereum i 85 milionów w USDC w sieci Polygon w momencie publikacji. Poli Network to wielomańcuchowy protokół do wymiany tokenów między różnymi łańcuchami bloków, a założyciel chińskiego projektu Blockchain NEO uruchomił Poli Network we współpracy z Ontology i SwitchEO. Polynetwork poprosił gierę zasobów cyfrowych i górników o zablokowanie wszelkich tokenów pochodzących z powyższych adresów. Tether zamroził ponad 30 milionów dolarów. W odpowiedzi na włamanie napisał na Twitterze dyrektor ds. technologii Tether Paulo Ardoino, a mniej więcej godzinę po ogłoszeniu włamania przez Poli Network sprawca próbował przenieść skradzione aktywa przez adres Ethereum do Curve Finance, ale transakcja została zablokowana. Później już nie. Hakerzy kontynuowali próby przez około 20-30 minut, Zanim ktoś podpowiedział, że właśnie Teter został zablokowany. I dzięki tej informacji, hakerzy chwilę później e, udało im się przesłać te wszystkie tokeny bez Tetera, użytkownik powiedział hakerom, aby spróbowali zdeponować skradzione tokeny bez Tetera, co hakerzy pomyślnie zrobili. Zdeponowali wszystkie adresy w Curve. hakerzy wysłali następnie anonimowemu użytkownikowi Ethereum o wartości około 45 tysięcy dolarów za pomoc. Także. Widzimy, że nie do końca ogarnięci. Na dzień dobry. USDC, USDT można zablokować. Pytanie, dlaczego inne nie zostały zablokowane? Neo Smart Economy ogłosił również za pośrednictwem Twittera, że migracja Neo Legacy do entry została tymczasowo trzymana. Aktywa są bezpieczne. Rynek nie ucierpiał znacząco. i Ethereum spadł 1,57, a Bitcoin stacił 1,9. I to są wiadomości ogólne tutaj, tak. I teraz przejdziemy do spójście na górę. Około tylu tweetów, które wychodziły mniej więcej w tym samym czasie ludzi, którzy researchują to. Ja to dodaję na Discord w momencie, kiedy widzę takie wiadomości, bo potem okładam z tego pewną całość i rodzi się zupełnie inny obraz niż to, co możemy zobaczyć w newsach, więc teraz sobie przejdziemy do tych tweetów wszystkich tutaj. I tutaj mamy ten list z Poli Network czy e-mail czy wiadomość ogólną dla hackera, żeby no po prostu jakąś komunikację zachować i żeby zwrócił te pieniądze? Tak działa to w świecie Wild, wild West bez, bez regulacji. Wiecie, i w taki sposób powinno to pewnie działać, gdzie Poli Network Team próbuje w jakiś sposób skontaktować się z hackerem, żeby po prostu no, bez jeszcze pomocy prawa tutaj uzyskać kontakt z nim i żeby zwrócił te wykradzione krypto. Kobi podpowiada w tym samym czasie, jeden z BTC proponentów, to żeby przeznaczył te 600 milionów na dużą dźwignię i wtedy może wyciągnąć z tego 3 biliony i te 600 milionów oddać z powrotem. Tak? Wtedy no, ze złego dwojga, dwojga wyjdzie przynajmniej coś, coś dobrego i zwróci te pieniądze, a dzięki temu zarobi 3 razy tyle, czy tam powiedzmy 4. Do tego mieliśmy u Blockchain, który cały czas informował nas na bieżąco na temat tego haku i wiemy, że Tether Zamroził tutaj w Poli Network te wszystkie swoje fundusze. No i było pytanie kolejne: dlaczego Binance i Circle nie zamroziło BUSD i USDC tak jak Tether? USDC nawet nie zostało zamrożone na czas w tym wypadku. To jest bardzo ciekawe pytanie. Mimo tego, że CZ z Binance odpowiedział na ten temat, że monitorują sytuację, no ale pytanie pozostaje: dlaczego nie możesz kontrolować BUSD? Bo przecież. Wiemy, że w jaki sposób jest liczba walidatorów, jak to wygląda, ile podmiotów związanych z CZ i z Binance Świtą kontroluje tutaj BUSD. więc Wu Blockchain zapytał, dlaczego nie kontrolujesz BUSD w tym wypadku. No, i sam odpowiada sobie, że może powodom jest to, że BUSD i BSC nie może być. Zamrożone. Poza tym The Block, i tutaj firma Slowmist zajmująca się bezpieczeństwem blockchain powiedziała po ataku, że namierzyła atakującego, w tym adres e-mail informacja o IP i palca urządzenia. Również więcej informacji dostaliśmy do naszego raportu. No i nagle po tych informacjach zaczęły tutaj wychodzić też informacje od samego hakera, jakoby sugerował, że może stworzy kontrakt DAO, gdzie będziemy mogli po prostu zagłosować. I zastanowić się, gdzie 600 milionów dolarów będzie tutaj przedmiotem sporu, czy powinniśmy zwrócić, czy wypalić te właśnie tokeny z ogólnej cyrkulacji. I też mieliśmy wcześniej informację o tym, że chciałby zwrócić parę tokenów, ewentualnie. A słowa, jakiego używa w tym wypadku, to jest shitcoins. Jakie shitcoiny mam Wam wrócić, albo co zwrócimy Wam? I do tego dodał informację, że wysłał sobie właśnie taką transakcję, gdzie. Było opisane również w tym, czy zastanawia się dlaczego tornado, czy górnicy mogą mnie powstrzymać. Nałóż mnie proszę. Nie jestem pewien, czy próbuję skonstatować się ze społecznością, czy tornado jest dla niego bezpieczne do wyprania tych funduszy. Także mamy tutaj, z jednej strony można mówić, że nie wie co robi, a z drugiej strony uwidatnia wszystkie rzeczy, jak można upłynąć ewentualnie z takiego haku, co używając e, po prostu e, te pieniądze czy, czy kryptowaluty zamienił również dużą część na DAO, a hipokryzją tych wszystkich projektów DeFi, może nie wszystkich, ale te przynajmniej które mają jakiś problem, to jest to, że na początku słyszymy w tych różnych sloganach, że kod jest prawem, DeFi nie potrzebuje rządów, policji sądów ani praw, tak naprawdę FU rządy, a dalej dowiadujemy się również, że cześć, tak, policja, zostaliśmy zakowani, wszystkie nasze pieniądze zostały skradzione, prosimy o zablokowanie funduszy na innych blockchainach. To jest jedna z rzeczy. A jeszcze można powiedzieć o DeFi w teorii. To są zdecentralizowane finanse, w których wszyscy są chronieni przed scentralizowanymi kradzieżami, włamaniami. A jak jest w rzeczywistości, no to jest ogromny stos anonimowych pieniędzy dostępnych dla każdego, kto uważnie przeczyta kod i zada programowi naprawdę dziwne zagadki. Wiemy, że kod samego poli, w tym przypadku Finance, został. Tak naprawdę, jest sprawdzony przez Certik. Także pytanie, czy Certik zrobił swoją właściwą rzecz, badając ten kod, jak on tutaj działa w przypadku DeFi, i pytanie, czy niektóre projekty, nawet gdzieś tutaj pod parasolem z Polski, nie wychodziły analizowane przez Certik, czy to jest błąd Certika, na razie nie wiemy. A najlepszy mi się wydaje tutaj research na temat tego ataku zrobił Medit Gupta, który uwidocznił, jeżeli wierzyć tym słowom, co tak naprawdę się wydarzyło. A więc sieć Poli nie zweryfikowała nawet swoich umów na Ethereum, więc analiza jest żmudna. Oto moje obecne przemyślenia, czyli nie był to hack DeFi ani smart kontraktu, ale tradycyjny, kluczowy kompromis w połączeniu z nieodpowiedzialnymi decyzjami projektowymi podejmowanymi przez Poli Network. Chodziło tutaj o inteligentną umowę, która jest tutaj dokładnie pokazana, gdzie wymaga od większości posiadaczy i podpisania działania, aby została wykonana. Zasadniczo jest to Multisig. To fajne, ale myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że multisig powinien mieć więcej niż jednego podpisującego. Zgadnij, ile tutaj było podpisujących, gdzie haker wykorzystał w Poli network. Wygląda na to, że używali jednego opiekuna. Ten opiekun miał kontrolę nad wszystkimi funduszami. Haker prawdopodobnie zdobył klucz tego posiadacza za pomocą tradycyjnych haków. Dlatego pytanie, jak Certik zanalizował to, że tam jest tylko jeden, czy to nie wyszło wcześniej, czy to miało tak wyjść, czy to była wewnętrzna robota, nie wiemy tego, ale możliwe też, że ktoś z zespołu był w zmowie zaatakującym. No i dokładnie. Często powtarzamy tak, że skoro kod powinien być sprawdzony wiele razy, no to często dochodzimy w tych właśnie różnych hakach na taki trop, a może to była. Robota zespołu w zmowie z atakującym. To wymaga dokładnego zbadania. W każdym razie haker użył klucza, a kiper, czy kiper, do podpisania instrukcji, które nakazywało inteligentnemu kontaktowi przekazanie wszystkich środków hakerowi. Inteligentna umowa zweryfikowała podpis, a ponieważ wymagany był tylko jeden podpis, przetworzyła żądanie. Jest to najprawdopodobniej największy w historii hak krypto. Twierdzę, że nie jest to hack DeFi, ale tradycyjny hack. Krypto startupu, całkiem podobnie do poprzednich haków krypto na giełdach, czyli też można powiedzieć wewnętrznych robót, jeżeli to będzie potwierdzone. Wymaga to dokładnego dochodzenia ze strony suwerennych agencji, a nie zespołu, bo my wiemy, mogą powiedzieć: Nie, nie, to był błąd w kodzie, dziękujemy, dobra, zawijamy się. Z... To też na to należy zwrócić uwagę. W tym całym zdecentralizowanym świecie, gdzie naprawdę te słowa są świetne, wolność, zdecentralizowane finanse, w momencie, kiedy się nic nie dzieje, a czasami może sam zespół był tutaj nawet podmiotem tego haku, albo w jakiejś zmowie uczestniczył z hakerem. Jeżeli nie, no to wielka nieodpowiedzialność i też podmiotu, który to sprawdzał, no i samego zespołu. Także. Będziemy kontynuować. Okej, okay, przejdźmy do polskich youtuberów. Pan Bentyn, live start tokenizacji Aleksandry Wojciechowicz. Dalej mamy Piotra Misiurka z Polskie syntetyki na Solanie, DeFi, akcje na blockchainie. Tutaj bym zapytał wiele pytań dla Piotra, jeżeli chcecie o ten ostatni hak. Eee, Rekim biznesu, kryptoemerytura, Kupuje trzy projekty krypto do portfela. Na dobry zysk. Jest też dalej. O, Piotr, już mieliśmy. Jurek z analizy. Czy to już koniec, czy tylko przerwa w odreagowaniu? Czyli co dalej z bitcoinem? FXMag, broker ECN, czy prawdziwy broker Forex da ci zarobić? Przemyk Uminiecki, czy LTC eksploduje? Makrosytuacja na plus dla krypto. Jest krypto kamikaze. Umiejętność czekania to również część gry. I grupa traderów. Live trading wkrótce wyjście z chętę i koniec odbicia w besie Encyklopedia Krypto, Polanek z Krypto, co dalej w Krypto w USA. Tether ponownie drukuje tokeny Poloniex z Isek i Mike Satoshi, Polo, Poli Network, DeFi ofiarom hakerów, Bitmex z partnerem AEC, Milan i sekcje danych. Zobaczmy z kim? Z Ripple. No i przejdźmy do komentarzy. A zanim do nich przejdę, jeszcze jest 3, 2, 1 Krypto, ostatnim rzutem na taśmę. BTC, dwie bariery do 65 tysięcy. Programowalne pieniądze, nadchodzące na Ethereum do BTC i innych. A my przejdźmy do komentarzy. Aktywa cyfrowe, jakie by nie były, na tym etapie dadzą zarobić bardzo dużo. Matryca. I no dlatego pewnie tutaj wiele osób liczy na to. E, dalej, Dzik. A, dzięki pewnie. Dzięki J e, Master. Andrzej Litwin, dziękuję za twoją pracę i poświęcony czas. Nie ma problemu. Kazik, dziękuję. Feniu, jakoś wolę posłuchać twojego głosu, a ja wolę posiedzieć w waszym towarzystwie. O. No, ale zobaczcie, jak się uzupełniamy. Pusty bytek. Kiedy nie ma Phoenixa, oglądam oryginał, ale pewnie wynoszę tylko pół kontentu zawartego w, w CryptoCrew. Więc dziękuję za możliwość zrozumienia całości. Nie ma problemu. Dajcie mi znać, kiedy Bob Lukas wyjdzie, bo nie mam nawet czasu sprawdzić. A ja wiem, że zawsze się pojawia komentarz: Ej, Bob Lukas wyszedł. Także na pewno dacie mi znać jeszcze raz. No i hmm, Miracle Age. Czy na pewno <laughs> rozważasz to, co mówi Jackowski w styczniu? To no tak, nie. No, ja lubię takie jakieś rzeczy, które ktoś coś powiedział, no i niech to czas weryfikuje. O, obojętnie jaka ta osoba nie jest. I y, nawet Jackowski sobie tutaj kukam, jeżeli mogę w wolnym, a, a jeżeli nie, to na Discordzie mi ktoś powie, ej, ten tam coś powiedział, więc ja biorę to pod uwagę, jeżeli ktoś to mówi, i na pewno na tym nie inwestuję, ale lubię sprawdzić po czasie, co tam się wydarzyło. ADM.pl, jeśli chodzi o regulacje typu KYC i AML, to już pomijając fakt, że tylko politycy powinni się temu podawać, my z ciekawością dowiemy się od nich jak i gdzie prać brudne pieniądze i sponsorować terroryzm. Racja to jest druga strona. Sam proces AML zaczyna przypominać cyrk, a w tym czasie, na przykład w całej Unii Europejskiej od wielu lat obowiązuje dyrektywa o podpisie cyfrowym. Nawet w zapydziałej Polsce można podpisać umowę regulamin z podpisem dowodem osobistym i już wiadomo, kto to podpisał. Można w razie potrzeby przekazać dane. Stosownym służbom, bez konieczności posiadania bazy danych teleadresowych i skanów dokumentów tożsamości, które i tak zostaną, jeśli nie sprzedane, to na pewno wykradzione. No i to też się dzieje w sieci krypto, nie, jeżeli chodzi o różne giełdy. No, tak jak ostatnio ktoś tutaj zauważył, że ci, którzy mieli należe swoje konto, dostają jakieś intratne oferty ze świata krypto, bo te dane też zostały wykradzione, na przykład na maila, a nawet na telefon czy tam sms-em. Janner 11 po co przytaczać jakiegoś ścierowidza i oszusta, który przewiduje, kiedy będzie kryzys? Olać ciemniacza. Poza tym dobry materiał. Dzięki. Dzięki, że mimo to, że czasami sobie porozmawiamy o różnych rzeczach, z którymi się nie zgadzamy, nadal tutaj wpadacie. I to jest bardzo fajne, motywujące do działania i nie musimy się zgadzać we wszystkich kwestiach. No, i miło, że wróciłeś poranki bez fenia biały nudom. <laughs> nie ma problemu. I wycinka pielęgnacja i chirurgię drzew, żeby się nie okazało, że USA, tak jak Chiny, staną się przed regulacją krajem trzeciego świata dla krypto, tak jak Chiny, które wyrzuciły górników. Ciekawa zależność Chiny, Iran, USA. No o tym też mówiliśmy troszeczkę dzisiaj. Dobra, zostawiam was z tym, dajcie znać, co z tym DeFi, czy to taki zdecentralizowany świat jakim miał być, czy po prostu niektórzy wewnętrznie go wykorzystują, albo dajcie mi znać. O projektach, które nigdy, Waszym zdaniem, nie będą miały takiego haka, bo działają, powiedzmy, z ideą prawa, powiedzmy, wolności, o których tutaj słyszymy w tych projektach. Może takie są i nigdy nie powinniśmy usłyszeć o takim podobnym haku w tych projektach. Pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.